Cześć, z tej strony Marcin. Przedstawię wam dzisiaj 5 gier, które zdecydowanie skradną wasze serca. Zaczynajmy. Miejsce 5. Super Farmer. W grze wcielamy się w farmera, którego zadaniem jest zebrać po jednej sztuce ze wszystkich 5 gatunków zwierząt. To jest królik, owca, świnia, krowa i koń. W tym celu rzuca się 2 12-ściennymi kośćmi. Jeżeli na obu wypadnie jedno zwierzę, dostajemy kartonik z jego podobizną. Na kościach są jeszcze podobizny lisa i wilka. Lis zjada wszystkie króliki, a wilki wszystkie zwierzęta poza królikami. Może wydawać się śmieszne, że dorosły człowiek gra w taką grę, jednak Super Farmer to naprawdę imprezowy hit. Proste zasady i duży udział szczęścia każdemu przypadał do gustu. Miejsce 4. Magic. Magic to legendarna gra karciana, tak popularna, że na partyjkę można umówić się poprzez specjalną stronę w każdym większym mieście. W grze wcielamy się w potężnego maga posiadającego 20 punktów życia oraz talię kart. Jest kilka typów kart, m.in. landy, darmowe karty dające nam punkty many. Są również stwory, pułapki i tym podobne. Naszym zadaniem jest zabicie wszystkich wrogich magów poprzez odebranie im punktów życia lub doprowadzenie do zużycia ich kart. Dreszczyku emocji dodaje fakt, że na kartach napisane są dodatkowe zasady. Gorzej, że istnieje jeden egzemplarz karty World Champion 1996, zapewniający natychmiastową wygraną. Chociaż raczej nie natraficie na ten egzemplarz, ponieważ kosztował 17 500 dolarów. Przygodę z Magicą można zacząć od darmowych deków, które są dobrze zbilansowane wobec siebie. Jednak jeżeli chcecie rozpocząć bardziej poważne granie, to trzeba wydać pieniądze, czasem duże. Miejsce 3. Warhammer 40 000. O Warhammerze na pewno słyszeliście. Jest to najprawdopodobniej najpopularniejsza gra bitewna w Polsce. W skrócie polega na utworzeniu armii z figurek i wygraniu potyczki z innym graczem. Niekoniecznie poprzez zniszczenie jego wojsk. Warhammer to gra turowa, wymagająca sporo doświadczenia i wiedzy. Pierwsze gry ciągną się bardzo długo, za to bitwa starych wyjadaczy może trwać raptem pół godziny. Warhammera wyróżnia na tle innych gier bitewnych otwarty świat. Można bez problemu stworzyć własne figurki, a nawet nową nację. To wręcz idealna gra dla kreatywnych ludzi i fanatyków fantasy lub kolekcjonerów. Szkoda tylko, że te figurki są tak drogie. Miejsce 2. Pokój 25. Czy oglądaliście Cube? Jeżeli nie, to macie co nadrabiać. Pokój 25, czy też Room 25, jak ja to nazywam, to gra planszowa bazująca na filmie z 1997 roku. Plansza składa się z 25 zasłoniętych kartoników, w tym wyjścia i pola start. Pola są losowo ustawione, a podczas gry ich rozstawienie się zmienia. Większość pól to pułapki, np. pole natychmiastowej zagłady, piły, komora gazowa, czy też pokój zalewany wodą. Część pól jest też pozytywna, np. teleport, pokój wizji i tym podobne. Celem gry jest ucieczka z niebezpiecznego labiryntu i to przed upływem czasu. Co gorsza, osoba, którą uważasz za sprzymierzeńca, może okazać się twoim wrogiem. Pokój 25 to jedna z najlepszych planszówek, w jakie kiedykolwiek grałem. Miejsce 1. Talizman, magia i miecz. Nie tylko gry komputerowe potrafią uzależnić. Wyobraźcie sobie, że 3 chłopa spędza całą noc grając bez przerwy w talizman, zamiast świętować nowy rok. Talizman to gra RPG, w której celem jest dostanie się do centrum mapy i zdobycie korony władzy. W wersji podstawowej do wyboru mamy 11 postaci. Każda ma unikalne umiejętności i logicznie rozłożone statystyki, to jest moc i siłę. Można je rozwijać podczas gry. Gra w dużej mierze bazuje na szczęściu, dlatego nawet osoby, które nigdy wcześniej nie grały w planszowe RPG, mają szansę wygrać. Jak dla mnie to zdecydowanie najlepsza gra planszowa, która całkowicie skradła mi serce. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, a także wejścia na naszą stronę ostatniataverna.pl. Zapraszam również na mój kanał Cigar Digital.